No witam wszystkich na kanale. Dzisiaj będziemy się zajmować grą Ghost of Tsushima. Jest to gra wydana przez studio Sucker Punch, które zasłynęło swojego czasu ze Sly Coopera, czy chociażby gry Infamous. Także mamy Ghost of Tsushima. Jest to gra, która zabiera nas do XIII-wiecznej Japonii, gdzie obserwujemy najazd Mongołów na właśnie Tsushimę i gdzie większość, powiedzmy, populacji tego rejonu zostaje wybita. Pozostaje garstka jakichś ludzi tam przy życiu i ona będzie tutaj brała udział w całej tej otoczce fabularnej. Naszym bohaterem to jest samuraj, który przeżył właśnie. Jest to Jin Sakai i nim będziemy sterować i nim będziemy tutaj odbywać całą tą przygodę po tym całym rejonie. Gra jest otwarta, jest sandboxem. Jest to taki duży, otwarty świat podzielony na trzy regiony z bardzo ładnymi widokami i tutaj po tym będziemy się poruszać i będziemy sobie wszystko wykonywać, tak jak należy w każdym takim rasowym sandboxie. No więc zaczynamy przygodę, startujemy fabularnie, no to tam już nie będę opowiadał co, jak, kto, z kim i tak dalej, bo to sobie każdy sam w własnym zakresie odkrywał, bo fabuła jest fajna. Jest, co prawda, nie ma jakichś tam rozwidleń takich, nie wiadomo czego, i zakończenie tej gry jest i tak jedno. Natomiast nie chcę spoilować, skupimy się na samej tutaj, samym wizerunku, samej mechanice, można powiedzieć, gry. Gra wygląda w ogóle bardzo ładnie, jest to taki już typowy schyłkowy produkt na tą obecną generację, który wyciska z niej już wszystko, co jest chyba możliwe. Dlatego dostajemy przepiękny, naprawdę bardzo bogaty, otwarty świat w Ghost of Tsushima, który jest rewelacyjnie wygląda, klimatycznie jest niesamowicie. No i po tym się poruszamy. Gra generalnie i na maszynce tej zwykłej, i na Pro chodzi w 30 FPS-ach, gdzie PlayStation 4 Pro trochę wyprzedza tą bazową ze względu na to, że ma bogatsze detale, ma lepszy antyaliasing. No i ogólnie jest taka bardziej wygładzona, nie jest taka szorstka jak na tym zwykłym PS4, chociaż na obu konsolach gra wygląda rewelacyjnie. Także otwarty super świat wygląda, bardzo fajne są zmienne na przykład warunki pogodowe, mamy tak naprawdę świetną odwzorowaną animację ruszającej się roślinności, jakieś zwierzyny biegające i przepiękne są rejony. Rewelacyjnie gra wygląda naprawdę. Graficznie jest to coś niesamowitego. Animacja trzyma tak te 30 FPS-ów, ma troszeczkę taką tendencję spadkową, więc czasami możemy natknąć się na jakiś taki wykrzaczony moment, gdzie na chwilę trochę nam te klatki uciekną, ale generalnie bazowo to wszystko tutaj się ładnie trzyma i klei. Także nie dość, że tą grę się bardzo dobrze ogląda, to jeszcze się przyjemnie to ogrywa, ponieważ mamy też płynnie jak na 30 FPS-ów. Oczywiście wiadomo, to jest ta generacja. Lepsze FPS-y będą już pod koniec tego roku, jak będzie kolejna generacja. Także naprawdę, jeszcze raz, super otwarty, fajny świat, bardzo ciekawy, bardzo zróżnicowany pod względem roślinności i w ogóle ukształtowania terenu, także naprawdę jest co zwiedzać, jest gdzie zaglądać. Z racji tego, że gra jest sandboxem, a oczywiście ona tutaj jakieś poukrywane kapliczki gdzieś na wzgórzach, gdzieś tam można iść w prawo, można iść w lewo, wiadomo, odkrywamy. Nie musimy lecieć tylko tym główną fabularną ścieżką, więc możemy sobie darować też na jakiś czas na przykład wątki fabularne, możemy przejść do tych pobocznych, a jest ich sporo, a dają nam one fajne rzeczy do zdobywania, jakieś ukryte pancerze legendarne i tego typu rzeczy, które tutaj będą nam potrzebne, więc jest to jak najbardziej pożądane takie, można powiedzieć, zbieractwo w tej piaskownicy. No właśnie, jeżeli chodzi o bronie pancerzy, bronie są tutaj podzielone na te dystansowe, jak na przykład łuk, no i czy jakieś bomby, którymi miotamy, jak i oczywiście te w zwarciu bezpośrednim, więc tutaj nasza katana, jakieś kunai do rzucania, to też dystansowa broń, krótkie ostrze do wykonywania skrytobójczych jakichś ataków. System walki jest w ogóle bardzo fajnie zrobiony i w tej grze, zaraz jest to, można powiedzieć, zaraz obok głównego wątku fabularnego, drugi taki główny, można powiedzieć, drugi główny taki tryb tej gry, ponieważ walka jest tutaj cały czas. No, ta gra polega na tym, że walczymy z Mongołami, zabijamy przywódców, zabijamy bossów i cały czas się coś dzieje, cały czas walczymy.
Nasz bohater ma oddane do dyspozycji techniki, postawy bardziej takie. I te postawy, które możemy swobodnie przełączać między sobą, są skuteczniejsze na przykład na, nie wiem, na jedna postawa jest skuteczna na tarczownika, a inna postawa jest skuteczniejsza na jakichś uczników czy kogoś tam innego. Więc to między sobą przełączamy. Jak się nauczymy tych technik, no to tych postaw, no to fajnie ta rozgrywka wtedy wygląda i daje nam ona sporo frajdy. Postać jest stale rozwijana, możemy upgrade'ować nasze oczywiście oręże, naszą katanę, pancerz. Robimy tu w miejscówkach, gdzie to możemy zrobić, tak? U jakiegoś płatnerza gdzieś w jakiejś osadzie, przy oczywiście odpowiedniej ilości surowców, zasobów, które pozbieramy gdzieś po drodze. Możemy to wykonać, więc jest fajnie, postać nam się rozwija, punkty techniki zbieramy za zabicie na przykład przeciwników, wykonywanie misji ogólnie, czy zabijanie przywódców. Dają nam później punkty techniki, które możemy wykorzystać oczywiście na rozwijanie naszej postaci już indywidualnie, tutaj według naszego widzimisię, czy chcemy wybrać taką drogę, czy inną drogę, no to już od nas będzie zależało, czy chcemy rozwijać uniki, czy chcemy rozwijać na przykład, nie wiem, parowanie uderzeń. No, jest to naprawdę fajnie rozwiązane, bardzo przyjemne w odbiorze i bardzo proste. Szybko się tego nauczymy, ta gra nie jest trudna, jeżeli chodzi o odbiór, trudna, jeżeli chodzi o walkę, faktycznie ona do łatwych nie należy i na średnim poziomie trudności już sprawia problemy. Trzeba dobrze opanować techniki walki. Jedźcie i trochę się do tego wszystkiego poprzykładać, ale sprawia dużo przyjemności, także gra no, naprawdę bardzo fajna, świetne zaskoczenie w ogóle, jak na rok 2020, gdzie już ta generacja jest oczywiście jeszcze na topie, bardzo, bardzo jeszcze tutaj PlayStation 4 jest no, mocno spompowane w tym roku grami, ale już gdzieś tam powolutku odchodzi, no bo nadchodzi PlayStation 5, już niebawem będzie można składać zamówienia przedpremierowe, no i pod koniec roku no oczywiście będzie też PlayStation 5 na kanale, no bo kupię jakiś tam sandbox, Boże, unboxing się tego zrobi, jakieś tam gierki na start będą, może jakiś Gran Turismo 7 tam ma być czy coś, no coś tam pokupuję, coś tam pooglądamy, pogramy, zobaczymy jak to będzie w ogóle fajnie chodzić, także wracając do Ghost of Tsushima, w zasadzie kończąc to, podsumowując, gra mile zaskakująca, jest naprawdę świetna, rewelacyjna pod chyba każdym względem. Może z minusów, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Może czasami te cutscenki takie są zbyt nahypowane takim samurajskim jakimś kodeksem i trochę dziwacznie czasami te postacie brzmią, bo takie wypowiadają jakieś pompatyczne kwestie i to może trochę tam zaburzać nasze jakieś odbiory, ale generalnie gra jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Polecam wszystkim, polecam kurde, no po prostu wszystkim, no naprawdę, to się bardzo dobrze gra, bardzo przyjemnie. Fajnie, że taka gra jeszcze się pojawiła w tym roku na tą generację. Super, polecam. Dzięki za uwagę i słyszymy się jak zawsze w kolejnych jakichś filmach. Na razie.